jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim pierwszym gościem dzisiaj Mateusz Widlak, AmFootball. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Czym jest AmFootball? AmFootball to jest piłka nożna dla osób po amputacjach, osób z wadami kończyn. Mówiąc w skrócie, piłkarz grający w polu ma tylko jedną nogę, porusza się o kulach, kopie piłkę tą jedną nogą, bramkarz ma tylko jedną rękę, którą broni dostępu do bramki. Brzmi to, jeżeli ktoś nie widział, nie słyszał, nie był na meczu, to brzmi to zawsze dziwnie, ale gra jest niesamowicie dynamiczna, aż trudno sobie wyobrazić, no, ogląda się ją, myślę, nawet lepiej niż zwykłą piłkę nożną. A jak wygląda AmFootball na całym świecie? AmFootball jest dosyć rozwiniętą dyscypliną. W tej chwili też tutaj działamy jako Europejska Federacja, jako Światowa. Walczymy o to, żeby zostać sportem paraolimpijskim. Jest ponad 70 krajów, w których jest obecna ta dyscyplina. Wiele ma ligi profesjonalne, w niektórych są profesjonalne kluby, ale tych klubów jest dużo. Są programy juniorskie, gdzie trenują dzieciaki. Też duże kluby są włączone w AmFootball, tak jak w Anglii mamy Manchester City, Arsenal, i to jest w wielu krajach też są ligi, w których dochodzi do transferów między klubami, no i oczywiście mistrzostwa świata, mistrzostwa kontynentalne, więc dyscyplina dosyć rozwinięta, którą my też staramy się nadążyć i rozwijać w Polsce. A jeśli chodzi o Polskę, to jak w Polsce wygląda AmFootball? No w Polsce my jesteśmy cały czas dosyć młodą federacją w porównaniu do tych 40 ponad lat tradycji na świecie, ale no wyglądamy już dobrze albo bardzo dobrze. Jesteśmy jednym z takich liderów europejskich i myślę, że i światowych, i pod względem sportowym, i organizacyjnym. Udało nam się rozwinąć. No zaczynaliśmy od zera w zasadzie. 9 lat temu zaczynaliśmy z kilkoma osobami po amputacji, które chciały zagrać na sali gimnastycznej z klepką. Jeden z zawodników przywiózł piłki, więc nie mieliśmy nic. Dzisiaj mamy AmFootball Ekstraklasę, czyli ligę. Jest 6 klubów, 5 gra w tej lidze, ale to są już duże marki, bo Legia Warszawa założyła sekcję, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Widzew Łódź, Warta Poznań. Namawiamy jeszcze kilka innych dużych klubów, współpracujemy z PZPN-em. Mamy też programy juniorskie, Junior AmFootball i futbolową bandę. To są działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, umożliwiamy dzieciakom grę w piłkę. Ten Junior AmFootball to jest taki ogólnopolski program, trochę nowatorski, który też inne kraje naśladują, gdzie mamy już coraz więcej tych dzieciaków. One też się spotykają z rówieśnikami z zagranicy, trenują razem, grają. No i mamy reprezentację Polski, czyli taką naszą lokomotywę, taką wisienkę na torcie, AmFootballowa reprezentacja Polski, która zdobyła medal Mistrzostw Europy, doszła do półfinału Mistrzostw Świata. No i jest gdzieś mocno oglądana, mamy tych kibiców dużo, bo na stadionach już się pojawiają powiedzmy tysiące kibiców, które nas dopingują i przed telewizorami czy transmisje śledzą nawet setki tysięcy, więc no ta droga, którą przeszliśmy, jest niesamowita i mówię, też działamy, też przenosimy AmFootball już do innych krajów. Mamy kilka krajów, w których my pomogliśmy powstać, projekty różne europejskie, z UEFA współpracujemy, więc no wygląda to nieźle. No, brzmi imponująco, tak jak opowiadasz o tym wszystkim. A powiedz, jak w ogóle doszło do tego, że stworzyłeś to? Moim motywem przewodnim książki jest coś z niczego, więc tak jak słucham, jak opowiadasz, jak coraz bardziej się ten projekt rozwijał, no to mam wrażenie, że rzeczywiście była idea, był pomysł i wszystko zaczęło ruszać mocno do przodu. Zdecydowanie, no coś z niczego to pasuje tutaj do nas, do AmFootballu idealnie, no bo faktycznie nie było tej dyscypliny. Początek był taki, że ja na studiach obejrzałem film o piłce nożnej w Brazylii, film dokumentalny, gdzie był taki dosłownie minutowy czy dwuminutowy urywek o tym, że piłkarz brazylijskiej Serie A stracił nogę. No i trafia do takiej drużyny AmFootballowej. To był mój pierwszy kontakt z tą dyscypliną, gdzieś mi to zapadło w pamięć, bo zawsze interesowały mnie takie niszowe tematy w piłce nożnej. No i później, pisząc artykuły na portal piłkarski, chciałem opisać tą dyscyplinę i zrobiłem research, tak jak opowiadałem tutaj trochę, zrobiłem research, jak to na świecie wygląda. Okazało się, że właśnie Mistrzostwa Świata, Ligi, wiele klubów, wiele państw tutaj dookoła Polski.
No i byłem w 100% przekonany, że skoro ta dyscyplina jest w Niemczech, jest w Anglii, to na pewno jest też w Polsce i szukałem kogoś, żeby tutaj w Polsce z nim porozmawiać o amfutbolu. Okazało się, że nie tylko nie ma takiej osoby, ale nawet nikt nie słyszał o tej dyscyplinie. I gdzieś wtedy się zapaliła po prostu lampka, taki pomysł, żeby może nie tyle założyć właśnie reprezentację ligi i to wszystko, nawiązać współpracę z PZPN-em, z Lewandowskim i tak dalej, tylko po prostu, żeby zorganizować trening i dać okazję do gry, bo gdzieś mi się to po prostu bardzo podobała, ta odmiana piłki nożnej, i stwierdziłem, że skoro są chętni do gry w innych krajach, to pewnie w Polsce też mogą się znaleźć. No i tak się zaczęły te działania. I tak jak mówię, że zaczęliśmy, no wspominam często ten pierwszy trening, to już w zasadzie 9 lat temu i tam faktycznie, no ja byłem młodym chłopakiem bez żadnych kontaktów, bez żadnego zaplecza, przyjechali zawodnicy, nawet jeden musiał przywieźć piłki, trener też, no nie znałem żadnych trenerów, trener przyjechał zupełnie wybrany, można powiedzieć przypadkowo, który dzisiaj jest już trenerem reprezentacji Polski naszej z wielkimi sukcesami, ten sam trener, który pierwszy trening poprowadził, więc no budowaliśmy z niczego, tak samo później 5 lat temu założyliśmy Europejską Federację Amfutbolu, też można powiedzieć z niczego, która też ma bardzo, no bardzo fajnie się rozwinęła i jest bliska, współpracuje z UEFA, ze znanymi piłkarzami, także no gdzieś udało się zbudować coś myślę wartościowego społecznie i właśnie od zupełnego zera, bez żadnego zaplecza. Chociaż no, nie czuję, żeby to był jeszcze koniec. Myślę, że to jest na razie tylko jakiś etap i idziemy cały czas do przodu. A jakie emocje towarzyszą sportowi, tym dyscyplinom? Jak to wygląda też z twojego odczucia, kiedy widzisz, że rzeczywiście osoby z niepełnosprawnością osiągają sukcesy i mogą być tak naprawdę osobami równymi w sporcie? Radość, szczęście, uśmiech, płacz? No na pewno, jeżeli chodzi o sport, o samą grę naszej reprezentacji Polski czy klubów, no to tutaj są emocje takie jak w piłce, takie jak przy kibicowaniu reprezentacji Polski, czyli są bardzo wysokie. Pamiętam debiut naszej kadry, pierwszy mecz, to ja nie przespałem wtedy nocy, graliśmy w Anglii i później się okazało, że tak samo trenerzy, zawodnicy, więc no dla nas wewnętrznie to były emocje niesamowite i tak samo teraz dla naszych kibiców, których jest coraz więcej, też te emocje są duże, to widać po reakcjach, komentarzach, zaangażowaniu czy po prostu po trybunach, ale też takie, myślę, takie emocje, czy które są tutaj, można powiedzieć, dodatkiem do sportu, bo my jednak zajmujemy się sportem, ale tak naprawdę są ważniejsze niż te emocje sportowe, czyli to jak ktoś wchodzi nowy do szatni, ktoś, kto stracił nogę, piłkarz, który stracił nogę, no to jest dla niego, tutaj mamy takich historii masy, znamy tych, to mogę podawać wiele przykładów, ale no jest taki schemat, piłkarz, który stracił nogę, no to jest jeszcze, jak człowiek straci nogę, to jest dla niego tragedia, nie wie, czy będzie mógł żyć. No piłkarz, który stracił nogę, no to jest dla niego jeszcze większa, podwójna tragedia, bo on myśli, że życie mu się skończyło, kariera mu się skończyła, nie będzie mógł grać. No i taki człowiek trafia czym szybciej, tym lepiej do nas, do naszych klubów czy do naszej szatni i może zobaczyć chłopaków, którzy są w takiej samej sytuacji, a funkcjonują świetnie i w pracy, i rodzinnie, i towarzysko, i żyją, można powiedzieć, żyją ponadprzeciętnie, naprawdę bardzo, bardzo ponadprzeciętnie, bo żyją pełnią życia, no i do tego jeszcze realizują się sportowo, bo jest to, co ci piłkarze mówią, że jakby szatnia jest ta sama, że klimat ten piłkarski jest ten sam, bo mamy reprezentować kraj i przejmują, ci nowi zawodnicy przejmują te pozytywne wzorce i to są bardzo duże emocje widoczne w tych chłopakach i też dla mnie, jakby motywujące mnie też do działania. I też mogę powiedzieć o tych programach, które później uruchomiliśmy, juniorskich, no to też jest dla tych dzieciaków, które są, trenują u nas, no to też ta pierwsza kadra amfutbolowa to jest ten sam schemat, tylko jest to jeszcze mocniejsze i to, że rodzice tych dzieci mogą zobaczyć tych chłopaków dorosłych, to jest to na pewno fajna rzecz, widać często duże emocje i w tych dzieciach, i w rodzicach, i w naszych zawodnikach, więc no jest to myślę, że rzecz wartościowa i tak jak mówię, kluczem do tego naszego małego na razie sukcesu
Myślę, że było to, że jednak my się koncentrujemy na sporcie, a te rzeczy, które mówię, są nawet ważniejsze, dzieją się gdzieś obok, a my robimy sport, dzięki temu te rzeczy dzieją się jeszcze lepiej. Jak dołączyć? Jak dołączyć? No cały czas jesteśmy otwarci i tak naprawdę cały czas się rozwijamy i ta rekrutacja jest dla nas kluczowa. Mamy coś do zaoferowania osobom z całej Polski, niezależnie od wieku, sprawności, wszystkim osobom po amputacjach z wadami kończyn, które chcą grać w piłkę. Wystarczy, że się zgłoszą do nas przez stronę amfutbol.pl czy nasze social media Amfutbol Polska, które są bardzo aktywne i my już ich pokierujemy czy do klubów, czy do programów juniorskich, czy do akademii, czy później do reprezentacji Polski. Jakie plany na przyszłość? No tutaj plany mamy bogate. No chcemy się rozwijać. W tym roku to miał być taki nasz kolejny bardzo mocny rok, bardzo mocny krok do przodu, bo mieliśmy mieć Ligę Mistrzów Amfutbolową w Polsce i później najważniejsza impreza, Mistrzostwa Europy w Krakowie. To zostało przeniesione na przyszły rok, więc teraz skupiamy się na rozwoju ligi, bo tutaj w tej sytuacji, która jest, jednak łatwiej jest grać krajowo, więc rozwijamy ligę, szukamy nowych klubów, wzmacniamy te programy juniorskie. No i szykujemy się na Mistrzostwa Europy właśnie, no gigantyczna impreza. Chcemy, żeby były paręnaście tysięcy czy parę dziesiąt tysięcy kibiców. Mecze mają być w telewizji, ambasadorem jest Lewandowski, więc no już teraz zapraszam wszystkich we wrześniu przyszłego roku do Krakowa i do śledzenia naszych poczynań. Mateusz Widłak, Amfutbol, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, niech się rozwija, niech się niesie wiadomość i niech jak najwięcej osób może korzystać z tego, co jest dla nich pasją, no, czyli w tym przypadku sport. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.